Siema. Nastały takie czasy, że na kwadratowej masakrze jest wojna. Mianowicie wojna między mną a grubym, czyli moim przyjacielem Nitashim. Wiecie o co chodzi. Otworzyłem swój sklep i ten sklep był wczoraj otwarty, ale było bardzo mało towaru. Ale ze względu na to, że miałem mnóstwo lugoli, płynu lugola, otworzyłem ten sklep, żeby sprzedać tego lugola i nic więcej. I ten lugol poszedł cały. Pokażę wam zaraz, ile diaksów z tego zebrałem, bo zebrałem te diaksy z lugola i ze wszystkich innych rzeczy. I okazuje się, że sklep zamknięty, zostało tylko gówno, jakiś badziewny sklep. Te tabliczki nie pokażę wam niestety, bo mi nie działa logblock, czekam aż mi Kubik to naprawi. Sprawdził mi to Citrox, może potwierdzić. Te tabliczki zostawił Nitashi. Nikt inny jak Nitashi, więc dzisiaj zrobimy mu pranka, a mianowicie, no coś z jego sklepem zrobimy. Druga sprawa, jeżeli zostało tylko gówno, no to to jest akurat bardzo dobra rada, ponieważ no kurczaczki nie są jeden stack za jednego diaksa, to nie jest dobra oferta. Tu wystawiłem kurczaczki za darmo, że jeżeli ktoś jest głodny, to może się poczęstować, więc to zmienimy. A i pamiętajcie, że stać łapkę w górę oraz subskrypcję, to wtedy ten sklep się rozwinie na tyle, że będę miał konkurencję ze wszystkimi, więc spoko. To poszło wszystko. Uzupełniłem teraz, sobie siedziałem, uzupełniłem. Mamy 12 diaksów, to poszło wszystko. Tu poszło wszystko, mamy 18 diaksów. Tu poszło wszystko, miałem 29 name tagów, mam 29 diaksów z tego. Tu był tylko 1 razy 5 bloków złota, chyba za tanio to za jednego diaksa sprzedaję. Tu, to jest chyba gówno. Myślałem, że obsydian, ktoś sobie po prostu pójdzie na skróty, zamiast kopać obsydian, to sobie kupi. Jabłka złote, daje 5 sztuk za jednego diaksa, więc wydaje mi się, że dobra cena. 5 diaksów za stack fajerwerek. I tu mi ktoś zostawił za mało, ponieważ tu mamy blok diamentu, czyli to jest 9, plus były 2, 11. I tu też trzeba byłoby sprawdzić kto, więc log blokiem sobie sprawdzimy. Tutaj jest kwarc, tego nikt nie chce kupować. To zostawię, bo to jasnogłaz jest dosyć rzadki teraz, bo ciężko go znaleźć. Tutaj chyba SKKF kupił ode mnie... co to jest? Żwir, ponieważ on tam zbiera. Tego nikt nie kupuje, tego nikt nie kupuje. Okej, czyli te 3 rzeczy będziemy musieli zmienić w ofercie. I musimy uzupełnić płyn Lugola, żeby ludzie mogli tu sobie kupować. Wieśniaków już mam chyba ze 30, bo rozmnażam cały czas. Tylko że na razie jedyne co fajnego mam u wieśniaków to jest wydajność pod wodą i grabież 3. Grabież 3 jest spoko, ale wydajność pod wodą no tak średnia. To są jedyne dwie fajne rzeczy, które mam. Okej, co ja tu miałem wziąć? Płyn Lugola, okej. Czyli diaksy sobie odłóżmy na razie. Mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i całą skrzynkę. I tu też mamy trochę? Nie, tylko tutaj. Cała skrzynka płynu Lugola. Co by tu zostawić? To zostawię, to wezmę, to zostawię, to wezmę. I to zostaje, to wezmę. Okej, tyle płynu Lugola wystarczy. Wsadzimy go z powrotem do skrzynki, powiemy, napiszemy na Discordzie, że oferta jest aktualna z płynem Lugola, ponieważ płyn Lugola mi szedł cały, a miałem tam pełną skrzynkę, więc to naprawdę jest pokczam totalny. I teraz mamy jeszcze więcej niż pełną skrzynkę. Właściwie pełną pojedynczą skrzynkę, ale teraz mamy jeszcze więcej, więc spoko. Kładziemy ten płyn Lugola, zobaczymy. Zapełnimy całą skrzynkę i zobaczymy... 3 mi jeszcze brakuje. Okej, nie będę dokładał, żeby nie latać, żeby wam tego nie pokazywać. I teraz księgarnia. Mam takie coś jak dzisiaj w promocji. Na razie w księgarni nie ma nic w promocji, bo mam słabych wieśniaków, ale grabież będzie w promocji. Dzisiaj w promocji płyn Lugola. Okej, płyn Lugola jest jednego diaksa, więc okej. I teraz tak, co w księgarni się stało? Tutaj wydajność pod wodą. Nikt. Mending. Cały mending wykupiony miałem po 7 diaksów. Wydaje mi się, że Nitashi to wykupił. Ze względu na to, że ma po 8 i sobie wystawił pewnie po 8 diaksów ten mending. Dlatego sprawdźmy to. Tutaj nic, tu nic. O, co to jest? Unbreaking 3 jest taki ważny? Wydaje mi się, że słaby ten. W sensie Unbreaking to zazwyczaj z... Jak się enchantuje, to zazwyczaj od razu ten... Fajnie powiedziałem. Unbreaking wypada, zazwyczaj jak się enchantuje. Okej, ile mamy teraz diamentów? Po wczorajszym odcinku, jak widzieliście, straciłem wszystkie diaksy. Ale zróbmy sobie bloki. Dobra, mamy już połowę tego. W jeden dzień mamy połowę tego, co straciłem. W jeden dzień. Naprawdę. Więc mamy połowę tego, co straciłem. Właśnie straciłem, zainwestowałem, ponieważ mam drugi beacon, który, zobaczcie, drugi beacon jest na... ten beacon jest na wypożyczenie, do wypożyczenia. 6 godzin użytku, sam beacon, 50 jaksów z blokami 80 jaksów. Proszę mnie informować o zamiarze pożyczenia. Na razie nikt tego nie pożyczał, ale to jest też dobry interes. Co do tego chciałem wam się jedną rzeczą pochwalić, ale cicho, nikomu nie mówcie. Nikomu nie mówcie, naprawdę. Zobaczcie to. Tu jest 6 widerów, czyli 6 kolejnych beaconów, ale nikomu nie mówcie. To jest z farmy, nie z farmy, tylko z netheru, ale na szczęście nie okradałem żadnej farmy, bo tam jest jedna farma chyba Nitashiego, nie okradałem tego, robiłem to normalnie, legalnie, całą noc siedziałem. Te szkielety się w ogóle nie chciały spełnić, masakra totalna. Całą noc siedziałem i farmiłem te czaszki widerowego szkieleta, ale będzie grubo naprawdę z tym i... zobaczycie, co z Nexe zrobimy, bo to będzie odcinek z Nexe. Okej, wracamy do odcinka. Uzupełnijmy sobie tylko żwir i polecimy zobaczyć, co Nitashi ma w swoim sklepie i zobaczymy, czy ma mój mending. Ponieważ jeżeli on kupił sobie mending, że zarobić na mendingu jednego diaksa, to jest bardzo dobre posunięcie ze względu na to, że... samo to, że ma mending w ofercie, to mu rozwija sklep. Niestety mój wieśniak z mendingiem został zabity przez Citroxa, co będzie... będzie z tego sprawa sądowa, ale jeszcze sąd nie jest gotowy. Widzicie, będziemy tam z Citroxem się sądzić, więc też odcinek niedługo będzie. Dlatego łapka w górę, subskrypcja na zachętę, dla zachęty, na zachętę, dobrze powiedziałem. Dla najlepszego przyjaciela na kwadratowej masakrze z okazji 13 urodzin. To chyba Nexe. No właśnie, też miał urodziny, złożyłem mu życzenia. Drogocenne przedmioty, pierwsze piętro. Tutaj, o dziękuję za suba właśnie, trzeba brać przykład z kolegi. Naprawa. Za 8 diaksów ma mending, rozumiecie to? I on tego ma mnóstwo. Za 8 diaksów. Czyli kupił ode mnie 10 mendingów, żeby zarobić na tym 10 diaksów. Dobry interes, ale no powiem tak, wydajność 5 tu jest fajnie, ale tanią ma tą wydajność. Ja chcę zobaczyć, za ile ma grabież. Ma tu grabież gdzieś? Grabież 3,7 diaksów. O, to idę zmniejszyć cenę na 6. Sorry Nitashi, konkurencja. Poza tym ja mam grabież... grabież wystawiłem za 20, totalnie nie znałem cen, dlatego dzisiaj będę w ogóle totalnie siedział sobie nad cenami z chłopakami, bo poprosiłem ich o pomoc, oni powiedzieli, że nie ma problemu, żeby po prostu nie było jakiejś tam konkurencji i tak dalej, więc żeby nie wkurzać Nitashiego, bo no, nie chcę tutaj psuć rynku, damy grabież na też 7 diaksów. Po prostu ja tą grabież mam, on nie ma, widzicie, dodam na 20 jak jakiś nie wiadomo kto. Grabież 3. 7 diaksów było, tak? 7 diaksów. Nie, 6 było diaksów. Nie, 7 diaksów, bo, dobra, 7 diaksów, nie umiem pisać, dałem, mamy 4 grabieże, ale patrzcie, co jeszcze mamy. Grabież 3 jest pożądanym itemem dosyć, w sensie pożądaną książką. O, brawo, prawie się zabiłem. Tu mamy grabież za 25 emeraldów, to jest tak tanio, że szkoda gadać i dlatego ten wieśniak będzie no ja będę w ogóle ukrywał te wieśniaki, które są cenne. Mendingu niestety nie mam i jak będę miał, to i tak się nie pochwalę, bo mi go znowu zabiją, bo z tego co widzę, to mending jest zabijany po prostu. Mam ziemniaczki jakieś? Mam, proszę bardzo, w ten pochmurny dzień, weź sobie ziemniaczki mordeczko, weź się tam rozmnażaj. Tutaj też chłopaki, proszę bardzo, ziemniaczki dla was i zróbcie mi takiego małego gościa z mendingiem, proszę, bo naprawdę potrzebny mi ten mending. Tu proszę, ziemniaczki dla was, proszę bardzo, proszę bardzo. Trzcina na papier, mam bardzo dużo trzciny jeszcze w magazynie schowanym. W ogóle chciałem wam się pochwalić, że mam tak schowany magazyn, że nikogo tam jeszcze nie było, naprawdę, nikogo tam jeszcze nie było i ten magazyn jest bardzo daleko. Trzcina jak na razie, no słaba farma trzciny, ale... no, żeby lepszą farmę trzciny zrobić, to naprawdę trzeba się tutaj, że tak powiem, nagłowić ze względu na to, że te farmy trzciny, co automatycznie się zbierają, nic nie dają ze względu na to, że z tego, co mi Citrox dzisiaj powiedział, trzeba tam stać na AFK, żeby to w ogóle rosło, a taką farmę na powierzchni, jak mamy taką zwykłą, to rośnie, tak mi się wydaje przynajmniej, więc totalnie nie rozumiem, jak to jest zrobione, bo no, Citrox powiedział, że trzeba być na tym samym czanku, co właśnie ta trzcina, żeby ona rosła. A tu mi rośnie normalnie bez niczego, chociaż mnie tutaj nie było przez bardzo długi czas. Więc no chyba, że urosła teraz na odcinku, ale wcześniej była chyba urośnięta już. Więc Citrox mi powiedział takie myk, dlatego zrobimy sobie na razie farmę normalną. Nic mi nie spadło? Spadło, tutaj jest. Dobra, bierzmy trzcinę, wyporność wody tutaj działa. I ile z takiej trzciny? No i tutaj mamy, możemy 64 papieru tylko zrobić, więc musimy pogadać na temat farmy z jakimiś proplayerami minecraftowymi, żeby zrobić taką farmę, która będzie działać super w ogóle wydajnie. I miałem dzisiaj zrobić pranka na Nitashim, ale pomyślałem, że największym prankiem jaki będzie to to, że sprawdzę jego ceny i wystawię takie same. I będę miał po prostu ten asortyment, gdzie on nie ma. Idę jeszcze raz zobaczyć, poczekajcie. O, coś ta elytra mi się buguje czasami, że leci i się zatrzymuje i muszę klikać jeszcze raz spację, nie wiem czemu. Nitashi, przyjacielashi. Idę do ciebie, sprawdzimy co masz tutaj. Dobra, sklep na dole, trzcina. Jeden stack, jeden diaks, aha. Kaktus, no to to jest useless, bambus też jest useless. Książki, 16 sztuk za jednego diaksa, spoko. Strzały, strzały nikogo chyba nie obchodzą, chociaż może tu ten, złoto. On ma blok za jednego diaksa, a ja wystawiłem 5 bloków za jednego diaksa, bo miałem tego mnóstwo, więc złoto spoko. Drewno brzozowe, nikogo nie obchodzi, drewno ciemne, proch, 8 prochu jednego diaksa, a ja dałem 16 prochu za jednego diaksa. Boże, Nitashi, to ja dałem fajne ceny, a ty mi to kupujesz i bierzesz do siebie. No dobra, trudno, zrobimy tak, że wystawię też 8 prochu, dałem 16 za jednego diaksa. Dobra, fajerwerki widzę, że się ładnie sprzedają u Nitashiego. U mnie się sprzeda cała skrzynka praktycznie, ale ktoś, znaczy cała skrzynka, no miałem ich dużo i wcześniej jeszcze miałem przed otwarciem sklepu, to ludzie już kupowali. Ej, ja chcę tą głowę. To jest useless, to mam ostatnio. Tutaj spoko. Blok szlamu, 2 bloki, 1 diaks. Ja dałem za 3 bloki, 1 diaks, więc spoko. Perfekcyjny kilof, 25 diaksów. Jakbym wystawił te kilofy, bo ja też mam takie kilofy. Więc możemy zrobić tak. Głowę smoka chcę, bo nie chce mi się iść do tego endu. Chociaż pewnie bardziej mi się opłaca do endu. Nie, dobra, nie biorę tej głowy smoka. Nie biorę tej głowy smoka, bo jeszcze na razie mi niepotrzebne. Książki na razie, no totalnie mam gdzieś, żeby sprawdzić ich cenę. I teraz wam pokażę, choinka spłynęła. Właśnie nie spłynęła. Spaliłem ją sam, choinkę spaliłem sam, tylko po to, żeby zbudować lepszą. Bo ta była taka bardzo kanciasta, więc zbudujemy lepszą choinkę niedługo, więc przepraszam was serdecznie, że spłynęła choinka. I teraz co mamy zrobić? Czekaj, good, to poczęstuj się i tak dalej. Książki mamy zaraz od wieśniaków kupować, to mamy zrobione... Nie, tego nie mamy zrobionego. Co mi brakuje tutaj? Prochu mi brakuje, okej. Name tagów totalnie nie mam. Złota, tego. Okej. Dobra, to ja wiem, co mam sobie iść teraz na. Będę na live'ie to uzupełniał, więc zapraszam was na live'a i będziemy ogólnie powiększać farmę wieś. Co ten grubas tu robi? A, i tu mam ten, zobaczcie, sobie zrobiłem taki ładny mini muzeum, że jest ta przewodnia jest tutaj w środku. Niedaleko. Mam nadzieję, że to ładnie wygląda, bo mi się to podoba. I dałem sobie światło niebieskie na środek wieży, więc jest pokczam totalny. Okej, ja będę się z wami żegnał. Idę robić sklep, bo no chyba nie chcecie oglądać, jak wkładam przedmioty do skrzynek. Idę robić sklep, w farmie dużo prochu i ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku o tej samej godzinie. Tak zawsze, tak samo jak zawsze w sumie. 13:30, widzimy się. Pa, pa.